W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Drodzy, gromadzimy się na naszym spotkaniu modlitewnym, by odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa, aby wszyscy byli jedno. I gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się w imię moje, ja tam jestem. Pragniemy modlić się o jedność chrześcijan. Pragniemy stanąć przy Bogu jako Ojcu i czerpać od Niego siłę do wspólnego miłowania się. Bardzo serdecznie cieszę się z obecności wszystkich tutaj w naszym Kościele. Szczególnie pragnę powitać księdza Dariusza Pirowskiego z Szymonowa, który zawsze uczestniczy w tych wszystkich spotkaniach ekumenicznych. Bardzo serdecznie witam przedstawiciela marszałka województwa, dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, pana Zdzisława Fedorowskiego. Witam was, witam również pana Henryka Hocha, radnego miejskiego i wszystkich was, drodzy siostry i bracia, którzy tutaj jesteście, byśmy się wspólnie modlili. I niech ten duch modlitwy przenika to nasze spotkanie. Drodzy, papież Franciszek powiedział przed rokiem, kiedy to brał udział w ekumenicznym nabożeństwie z okazji 499. rocznicy reformacji, takie słowa. Prawdziwy ekumenizm opiera się na wspólnym nawróceniu do Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Odkupiciela. Jeśli zbliżamy się razem do Niego, zbliżamy się także jedni do drugich. Dziś Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Luterański obchodzi 500. rocznicę wystąpienia księdza doktora Marcina Lutra, augustyńskiego zakonnika, który przybił właśnie tego dnia przed 500 laty 95 tez do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze, a tym samym zapoczątkował ruch odnowy kościoła, który zwiemy reformacją. Przez minione 5 wieków bardzo często ta rocznica, ta okazja wykorzystywana była jako okazja do tego, by się dzielić. Była często stawiana jako właśnie ta różnica pomiędzy ewangelikami a katolikami. Szukaliśmy tego, co nas różni, tego, co nas dzieli, nawzajem się oskarżaliśmy. Ale od 50 lat, dzięki między innymi wielkiemu drugiemu soborowi watykańskiemu, rozpoczął się intensywny dialog ekumeniczny pomiędzy naszymi kościołami. Pozwolił on odkryć się nam na nowo. Pozwolił nam poznać się na nowo. Bo wszelkie przecież uprzedzenia i stereotypy biorą się z niewiedzy i z ignorancji. Ale kiedy się poznajemy, kiedy stajemy razem, wtedy stajemy się sobie bliżsi i odkrywamy, że tak naprawdę niewiele nas dzieli. A przede wszystkim mamy wspólny mianownik naszej wiary, jakim jest Jezus Chrystus. Dlatego dziś możemy razem świętować reformację. Nie jako okazję do przypominania podziału, nie do tego, by mówić o różnicach, ale wykorzystywać reformację jako drogę do pojednania, do jedności. Bo reformacja przypomina nam przecież o tym, co jest dla wszystkich chrześcijan najważniejsze. A więc to, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, naszym Zbawicielem, a my chcemy być posłuszni Jego Słowu, które nam zostawił w Piśmie Świętym. Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Dziękując gospodarzowi, księdzu proboszczowi miejsca za zaproszenie nas i umożliwienie tego dzisiejszego nabożeństwa, życzę wam wszyscy, drodzy, bardzo serdecznie wielu dobrych refleksji, wielu dobrych przemyśleń i dobrego czasu tego dzisiejszego nabożeństwa, naszej wspólnej modlitwy. Zechciejmy teraz zaśpiewać pierwszą z pieśni.
Jak widać, wiele mamy jeszcze się, wiele mamy rzeczy, do których możemy się od siebie uczyć, między innymi właśnie nawzajem własnych pieśni. Także wierzę, że następnym razem będzie o wiele lepiej przy 501. rocznicy reformacji. Drodzy, w historii było wiele ruchów odnowy w Kościele, którego wierni zawsze potrzebują nawracania się do Jezusa Chrystusa. Czasami te ruchy prowadziły do niezamierzonych podziałów. Fakt ten przeczy temu, o co Jezus prosi swojego Ojca, aby wszyscy byli jedno. Wyznajmy nasze grzechy i módlmy się o przebaczenie i uzdrowienie ran, które zostały spowodowane przez nasze podziały. Nazywając te grzechy, zobaczymy, jak stały się murem, który nas podzielił. Módlmy się. Boże i Ojcze w niebie, przychodzimy do Ciebie w imię Jezusa. Doświadczamy odnowy przez Twojego Ducha Świętego, a mimo to wciąż budujemy mury, które nas dzielą. Mury, które utrudniają budowanie wspólnoty i niszczą jedność. Przynosimy teraz te kamienie, z których wznieśliśmy mury, i modlimy się o Twoje przebaczenie i uzdrowienie przez Chrystusa, Pana naszego. Jednym z tych kamieni w naszym murze jest brak miłości. Łaskawy Boże, miłość Chrystusa przynagla nas do proszenia o przebaczenie za nasz brak miłości. Pokornie prosimy. Odpowiadajmy razem: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Kolejnym z kamieni w naszym murze jest nienawiść i pogarda. Łaskawy Boże, miłość Chrystusa przynagla nas do proszenia o przebaczenie. Za naszą nienawiść i wzajemną pogardę pokornie prosimy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Kolejnym z kamieni w naszym murze jest fałszywe oskarżenie. Łaskawy Boże, miłość Chrystusa przynagla nas do proszenia o przebaczenie za potępianie i wzajemnie fałszywe oskarżenie. Pokornie prosimy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Kolejnym z kamieni w naszym murze jest dyskryminacja. Łaskawy Boże, miłość Chrystusa przynagla nas do proszenia o przebaczenie za wszelkie formy wzajemnej krzywdy i dyskryminacji. Pokornie prosimy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Kolejnym z kamieni w naszym murze jest prześladowanie. Łaskawy Boże, miłość Chrystusa przynagla nas do proszenia o przebaczenie za wszelkie formy prześladowania. Pokornie prosimy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Kolejnym z kamieni w naszym murze jest niszczenie wspólnoty. Łaskawy Boże, miłość Chrystusa przynagla nas do proszenia o przebaczenie za niszczenie chrześcijańskiej wspólnoty. Pokornie prosimy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Kolejnym z kamieni w naszym murze jest nietolerancja. Łaskawy Boże, miłość Chrystusa przynagla nas do proszenia o przebaczenie za akty religijnej nietolerancji. Pokornie prosimy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Kolejnym z kamieni w naszym murze są wojny religijne. Łaskawy Boże, miłość Chrystusa przynagla nas do proszenia o przebaczenie za wszystkie wojny, które prowadziliśmy przeciwko sobie. W imię Twoje pokornie prosimy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Kolejnym z kamieni w naszym murze jest odrzucenie. Łaskawy Boże, miłość Chrystusa przynagla nas do proszenia o przebaczenie za odrzucanie innych i życie niezgodne naszym wspólnym powołaniem. Pokornie prosimy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Módlmy się. Panie nasz Boże, spójrz na ten mur, który zbudowaliśmy, a który oddziela nas od Ciebie i od siebie nawzajem. Przebacz nam nasze grzechy, uzdrów nas, pomóż zburzyć wszystkie mury podziału i uczyń nas jednością w Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Zaśpiewajmy teraz stojąc hymn Kościoła Ewangelickiego, pieśń autorstwa Marcina Lutra, Warownym Grodem.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalem i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi. Oto Pan ogłosi aż po krańce ziemi. Powiedzcie córce syjońskiej, oto nadchodzi Twoje zbawienie. Oto Jego zapłata idzie z Nim, a Jego nagroda jest przed Nim. I nazwą ich ludem świętym, odkupionymi Pana, a Ciebie nazwą poszukiwaną, a nie miastem porzuconym. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja, wykluczona przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę niezależnie od uczynków zakonu. Oto Słowo Boże. Powstańmy. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówią wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedaje się za grosz 2 rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego? Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Oto Słowo Pańskie. Słowo Boże uczy nas, że nasza wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa. Dlatego teraz w odpowiedzi na to usłyszane słowo wyznajmy wspólnie naszą wiarę tym ekumenicznym, starokościelnym symbolem wiary, słowami apostolskiego wyznania wiary.
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Usiądźmy. Nasze tegoroczne obchody święta Reformacji mają po raz pierwszy w historii, a na pewno po raz pierwszy w historii Ostródy, ekumeniczny charakter. Dlatego nie mogłoby być inaczej, żeby także kazanie nie było dwugłosem. I dlatego chcemy dzisiaj wypróbować trochę na Państwu czegoś zupełnie nowego, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy. Także z góry przepraszamy za wszelkie usterki. Ale chcemy, by to nasze kazanie było dialogiem, by było rozmową. Dlatego cieszę się, że, drogi Pawle, możemy dzisiaj razem to Słowo Boże zwiastować w ten jubileusz 500-lecia Reformacji, a więc tego symbolicznego wydarzenia, jakim było przybicie 95 tez przez księdza doktora Marcina Lutra. Tak jak ksiądz Wojciech już powiedział, wprawdzie pierwszy raz, ale w historii Kościoła jest to bardzo znana praktyka właśnie kazania mówionego przez dwóch kaznodziejów już od średniowiecza. A rzeczywiście obchodzimy wspólnie to święto razem i przykład tego świętowania dał nam papież Franciszek, współprowadząc nabożeństwo przed rokiem w luterańskiej katedrze w Lund. Również nasz prymas polski, arcybiskup Wojciech Polak, jest honorowym członkiem Komitetu Organizacyjnego Polskich Obchodów Jubileuszu i my dziś też włączamy się w tę wspólną modlitwę. No właśnie, drogi Pawle, słusznie zauważyłeś, że właściwie na całym świecie, również w Polsce, te obchody Reformacji mają niesamowity ekumeniczny charakter. Chrześcijanie na całym świecie tą dzisiejszą rocznicę starają się spędzać razem. Ale jednocześnie jest cały czas bardzo wielka grupa ludzi, którzy uważają, że nie jest to słuszna idea. I są niestety ludzie, dla których takie wspólne świętowanie Reformacji jest czymś złym. Jest w jakiś sposób świętowaniem być może podziału. Czy dziś, pomimo tej ekumenicznej drogi, jaką przybierają nasze kościoły, jest to słuszne pytanie? Czy rzeczywiście nasze świętowanie, nasze wspólne bycie razem jest właściwe? Czy tak powinniśmy postępować? A może zupełnie jest inaczej? Nie da się ukryć, że przez setki lat ten dzień był punktem zapalnym Kościoła niezgody. Dla obydwu stron, które wykorzystywały to święto, by nawzajem się atakować, wytykać błędy czy zagrzewać do walki z drugą stroną. Przecież minione lata to także wiele wojen, konfliktów, prześladowań i stosów, za które obie strony są odpowiedzialne. Jest to trudny bagaż i trudna przeszłość, która tak naprawdę nie przystoi chrześcijanom żadnej tradycji. Dlatego dziś musimy mierzyć się z tą przeszłością, przepraszając za nią i prosząc o wybaczenie. Nie ma przecież możliwości budowania wspólnych relacji bez uprzedniego wyjaśnienia przeszłości. No właśnie, zgadzam się z Tobą, Pawle, w 100%. Ale to dzisiejsze święto to nie jest tylko piękna okazja i możliwość ku temu, by nawzajem się przeprosić, nawzajem sobie wybaczyć,
ale też czerpiąc z ideałów reformacji, czerpiąc z tego, co stało u podstaw reformacji, możemy powiedzieć, że to wspólne świętowanie sięga o wiele dalej niż tylko do wzajemnego wybaczenia. A to dlatego, że tym najważniejszym ideałem czy celem reformacji było przede wszystkim zwrócenie ludowi Bożego Słowa, by mogli to Słowo czytać, by mogli to Słowo znać w swoim ojczystym, własnym języku, by mogli uczestniczyć w liturgii, która jest sprawowana w języku ich narodu, ich ludu, a co za tym idzie, by poprzez to Słowo mogli także odkryć prawdziwego Chrystusa. Nie tego Chrystusa, który bardzo często obecny był w średniowieczu, jako Bóg surowy, zemsty, Bóg, który czekał tylko, by człowieka ukarać, by go skarcić, ale by właśnie poprzez słowa Ewangelii czy słowa listów apostolskich odkryć Chrystusa, który jest miłością, który jest łaską, który nie chce człowieka niszczyć, ale pochyla się nad każdym, który popełnia błędy, który upada, który wątpi i poprzez swoją wielką miłość, poprzez swoje dobro tego człowieka podnosi, ratuje, przywraca mu godność, przywraca mu właściwe życie. To jest ten wielki skarb, który przypomniała światu i Kościołowi Reformacja. I to jest coś, czego my potrzebujemy stale na co dzień od nowa. Bo tak naprawdę, jeśli dziś mówimy o reformacji, to mówić powinniśmy o tym, że każdy z nas powinien przeżywać reformację, reformę swojego serca, a więc wciąż na nowo wracać do Słowa Bożego, wciąż na nowo badać swoje życie z perspektywy tego Słowa i wciąż na nowo odkrywać Chrystusa i oddawać się Chrystusowi w swoim życiu. I do tego zachęca nas przed chwilą usłyszana przez nas dzisiejsza Ewangelia według świętego Mateusza, byśmy nie bali się opowiadać w świetle dnia i na dachach domów to, co dotychczas bywało zakryte, co było w ciemności, co było głoszone na ucho. Byśmy jako chrześcijanie mieli odwagę głosić Słowo Boże, niezależnie od wszystkiego, nie zważając na ataki, na przeciwności losu. Skoro bowiem Bóg troszczy się o wróble i zna ilość włosów na ludzkiej głowie, o ileż bardziej ma na straży ludzki los. Nawet jeśli ze strony ludzi doświadczamy prześladowań, upokorzeń czy niezrozumienia. No właśnie, tak zgodnie ze słowami tej Ewangelii postępowali chrześcijanie tak naprawdę od zarania dziejów, kiedy to od samego początku musieli ponosić często bardzo wielką cenę za to, że wyznawali Chrystusa. Przecież byli prześladowani, ginęli na arenach, na krzyżach, na stosach. Ponosili wielką cenę za wierność Bożemu Słowu. Ale czy życie Marcina Lutra nie jest również tego właśnie przykładem? Czy i on nie został ekskomunikowany i on nie został ogłoszony banitą? I jemu tak naprawdę każdego dnia groziła śmierć, groziło prześladowanie. Ale on musiał podjąć w swoim życiu ten najważniejszy i tą najważniejszą i największą decyzję. Komu mam pozostać wierny? Czy człowiekowi, moim przełożonym, czy Chrystusowi i Jego Słowu? Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I dlatego właśnie Marcin Luter, wzruszony i poruszony tym Słowem, Słowem Bożym, postanowił jednak za wszelką cenę bronić Chrystusa, bronić Jego Słowa. I do historii właściwie nie tylko reformacji, ale do historii całego świata, historii Europy przede wszystkim przeszły słynne słowa Marcina Lutra, które wypowiedział w 1521 roku, a więc wtedy, kiedy stanął na Sejmie Rzeszy Niemieckiej w formacji przed cesarzem Karolem V, który to właśnie po tym Sejmie zdecydował o jego banicji.
I on w odpowiedzi na to, czy wyprze się swoich test, czy wyprze się swoich poglądów, odpowiedział tak. Przeto jeśli mnie świadectwami Pisma Świętego lub jasnymi publicznymi dowodami nie przezwyciężą, a także mnie nie przekonają tymi samymi wyrokami Pisma, które ja przytoczyłem i nie wyzwolą sumienia mego, które Słowem Bożym jest związane, dlatego ja niczego odwołać nie mogę i nie chcę, ponieważ nie jest bezpiecznie, ani też nie przystoi chrześcijaninowi, aby cokolwiek uczynił przeciwko własnemu sumieniu. Tak oto stoję, inaczej nie mogę, tak mi dopomóż Bóg. Dzisiaj na wielu chrześcijan czeka wiele zagrożeń. Mówi się, że każdego dnia około 200 milionów wierzących cierpi z powodu prześladowań. Więcej niż kiedykolwiek w przeszłości, nawet do nas docierają smutne relacje i opisy z Afryki i Bliskiego Wschodu. To, co dla nas jest często historią i teorią, dla wielu naszych braci i sióstr jest codziennym życiem. A słowa Mateusza są niezwykle aktualne. To prawda, zgadzam się, że rzeczywiście dzisiaj ogromna ilość chrześcijan jest prześladowana. I my, jako Europejczycy, i wiemy to doskonale, coraz bardziej, coraz częściej boimy się tego, co do nas przychodzi. Boimy się obcych, boimy się tych, którzy przychodzą z zewnątrz. Boimy się, bo nie są tacy sami. Ale przyznam szczerze, drodzy, że dla mnie zagrożeniem wcale nie są ci, którzy przychodzą z zewnątrz. Ale mam wrażenie, że największym zagrożeniem tak naprawdę jesteśmy dla siebie my sami. A to dlatego, że sami najwięcej szkody sobie dzisiaj wyrządzamy. Odwracamy się od wiary, odwracamy się od Bożego prawa, odwracamy się od Jego słowa. Często gubi nas dobrobyt, gubi nas spokojne życie, tak jak na przykład w historii Pisma Świętego gubiło to Izraelitów, którzy w czasach spokoju i dobrobytu słabili religijnie, odwracali się do Boga, czcili Baala. Dlatego dziś tak naprawdę podstawowym zadaniem wszystkich chrześcijan i każdego człowieka z osobna i każdego kościoła nie jest wcale obrona przed innymi czy przed obcymi, ale przede wszystkim naszym zadaniem jest misja wewnętrzna. Jest odpowiadanie na potrzeby nas, współczesnych ludzi. Tym zadaniem jest bycie przy nich i bycie dla nich. Mówienie głosem współczesnego człowieka. Mówienie językiem współczesnego człowieka. Reagowanie na problemy, które w naszym świecie się pojawiają, na trudności, które dotykają nas wszystkich. Naszym zadaniem, naszą misją jest wspólne głoszenie Ewangelii. Wspólne głoszenie Słowa Bożego. Wspólne dawanie świadectwa wiary i życia. Tak, abyśmy właśnie my, jako chrześcijańskie narody, jako chrześcijańskie społeczeństwa Europy, znów przeżyli duchową reformację. Znów odrodzili się w wierze poprzez Słowo Boże, poprzez Jezusa Chrystusa. To jest największe zadanie i największy cel dla nas wszystkich na kolejne 500 lat. Byśmy o tym Słowie nie zapominali, byśmy Chrystusem nie pogardzali, ale byśmy wciąż na nowo do Niego wracali, odmieniali nasze własne życie, a poprzez to odmieniali cały otaczający nas świat. Aby ten głos był wysłuchany, potraktowany poważnie, głos, który mówimy w imieniu Chrystusa, musi być on wspólny. Chrześcijanie muszą mówić jednym głosem, składać jedno świadectwo jednej wiary, jednego chrztu, jednego Boga i Ojca wszystkich. Dlatego nie rezygnując z naszych tradycji, nie wypieramy się naszych dogmatów, nie udajemy, że nie ma pomiędzy nami żadnych różnic. Pomimo tego staramy się żyć razem w ubogacającej różnorodności. Jak mówił arcybiskup Grzegorz Ryś, ekumenizm to wymiana duchowych darów. Dlatego szanując się nawzajem, akceptując swoją odmienność, pracując nad teologicznym zbliżeniem, dążąc do pełnej jedności eucharystycznej, już dziś możemy przede wszystkim być razem. Razem się modlić,
razem głosić Słowo Boże, razem składać świadectwo, świadectwo, którego świat tak bardzo potrzebuje. Amen. Módlmy się. Łaskawy Boże i Ojcze w niebie, usłyszeliśmy Twoje słowo mówiące o tym, że pojednałeś nas ze sobą przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Mocą Ducha Świętego przemień nasze kamienne serca, pomóż nam stać się sługami pojednania i ulecz podziały między naszymi kościołami, abyśmy mogli lepiej służyć jako narzędzie Twojego pokoju w świecie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W duchu tego pojednania przekażmy sobie teraz znak pokoju. Boże, Ty posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby pojednał świat z Tobą. Wielbimy Cię za tych, których posłałeś w mocy Ducha do głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Dziękujemy Ci, że we wszystkich częściach ziemi zbiera się wspólnota miłości przez modlitwę i pracę i że w każdym miejscu Twoi słudzy wzywają Twoje imię. Niech Twój Duch obudzi w każdej społeczności głód i pragnienie jedności w Tobie. Ciebie prosimy. Łaskawy Boże, módlmy się za nasze kościoły. Napełnij nas wszelką prawdą i pokojem. Błądzących poprowadź, zwiastujących Ewangelię umocnij, potrzebujących wspomóż, podzielonych zjednocz, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Boże Stwórco, uczyniłeś nas na swój obraz i odkupiłeś nas przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna.
Spójrz łaskawie na całą ludzką rodzinę. Zniszcz wyniosłość i nienawiść, które zatruwają nasze serca. Zburz dzielące nas mury, zjednocz nas więzami miłości i nawet przez naszą słabość zrealizuj Twoje cele na ziemi, aby każdy człowiek i każdy naród mógł służyć Ci w pokoju wokół Twojego niebiańskiego tronu. Ciebie prosimy. Duchu Święty, Dawco życia, jesteśmy stworzeni, aby uzdrowieni w Tobie dzielić to życie na ziemi z naszymi braćmi i siostrami. Obudź w każdym z nas Twoją miłość. Daj nam siłę i odwagę do pracy na rzecz sprawiedliwości tam, gdzie mieszkamy, do tworzenia pokoju w naszych rodzinach, do pocieszania chorych i umierających, do dzielenia wszystkiego, co mamy z tymi, którzy są w potrzebie. Przemień nasze serca. Ciebie prosimy. Módlmy się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, zapalona świeca jest głęboko ludzkim symbolem. Ona rozświetla ciemność, daje ciepło, bezpieczeństwo i wspólnotę. Ona symbolizuje Chrystusa, światło świata. Jako posłańcy Chrystusa niesiemy to światło do świata, w mrok walki, niezgody i podziałów, które zaciemniają wspólne świadectwo. Niech światło Chrystusa dokona pojednania w naszych myślach, słowach i czynach. Przyjmijcie światło Chrystusa i zanieście je w ciemne miejsca naszego świata. Bądźcie posłańcami Chrystusa. Amen. Prosimy teraz podzielić się tym światełkiem symbolicznym. Światłem Chrystusa. Zanieście je do swoich domów, do swoich parafii, do swoich społeczności. Bądźcie tą ewangeliczną solą ziemi i światłością świata. Mówcie o Chrystusie, o tym, co dobre, co sprawiedliwe, co właściwe. Działajcie wtedy, kiedy widzicie niesprawiedliwość i złość. Składajcie świadectwo swojej wiary, swojego życia. Niech Chrystus króluje pomiędzy nami. Wołamy do Ciebie, najmiłosierniejszy Panie. Niech wszyscy szukający pojednania doświadczą Twojej pomocy, aby mogli głosić Twoje potężne dzieła miłości. Prosimy o to w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Dobiega końca nasze modlitewne spotkanie. Bardzo dziękuję wszystkim, przede wszystkim księdzu Wojciechowi za przygotowanie. Bardzo takie głębokie i dobre, i takie dużo, bardzo się przejmował, powiem tylko tyle. Ale pięknie wyszło i cieszę się, że mogliśmy się wspólnie
wspólnie modlić. Dziękuję wszystkim za obecność, za przybycie. Dzisiaj ksiądz Wiesław dotarł też do nas. I chcielibyśmy rzeczywiście pamiętać o tym, że wierzymy w tego samego Chrystusa i wspólnie możemy się modlić. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Zanim zaśpiewamy ostatnią pieśń, po której się rozejdziemy, ja też chciałbym powiedzieć jeszcze słowo. Przede wszystkim oczywiście podziękować wszystkim wam, drodzy, którzy mieliście na tyle otwartych umysłów, otwartych serc i chęci do tego, by spędzić ten wieczór, to popołudnie z nami i wspólnie modlić się o jedność i dziękować Bogu za dar reformacji. Chciałbym podziękować także wszystkim, którzy w całym tym minionym roku przyczynili się do wszystkich wydarzeń, które organizowaliśmy z okazji jubileuszowi. Chciałbym także właśnie z tego powodu podziękować panu dyrektorowi i proszę o przekazanie panu marszałkowi również podziękowań, bo bez was to nie byłoby możliwe i dziękujemy, wiele dla nas w tym roku zrobiliście. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Ale w sposób szczególny chciałbym podziękować księdzu Pawłowi, który chociaż tak narzeka na mnie, że się tak przyjmuje i w ogóle, to jest człowiekiem również niezwykle otwartym i człowiekiem, który również ma swoją wizję, ma pomysł i nie boi się tego, by organizować chociażby takie przedsięwzięcia, a przez to robić coś po raz pierwszy w historii Ostródy. I dlatego też chciałem wręczyć księdzu Pawłowi taki drobny prezent, podziękowanie za to, że nas tu dzisiaj zaprosił. Może trochę tak przekornie, może nie, ale mam dla niego 95 tez i może przybiję sobie dzisiaj je do drzwi, tak dla sportu. Dziękuję bardzo, ale jak on tak długo zawsze gada, to wam współczuję.